Pierwszy ELO w Wodzisławiu Śląskim to szkoła, która może poszczycić się bogatą, ponad 70-letnią tradycją oraz wysokim poziomem nauczania. Od 10 już lat nieprzerwanie należy do grona najlepszych liceów w Polsce w rankingu Perspektyw. Wśród naszych uczniów są stypendyści ministra edukacji i nauki oraz marszałka województwa śląskiego, laureaci i finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych, artystycznych i sportowych. Od 2015 roku uczniowie zdobywają stypendia naukowe najlepszych amerykańskich uczelni, takich jak Uniwersytet Stanforda oraz Yale. Uzyskują również wsparcie mentorskie profesorów prestiżowych uczelni zagranicznych, m.in. Uniwersytetu Harvarda. Jako szkoła, która promuje naukę, współpracujemy z kilkunastoma ośrodkami akademickimi. Przygotowujemy młodzież do podjęcia studiów na kierunkach politechnicznych, medycznych, przyrodniczych i humanistycznych. Dlatego też w ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2021-2022 proponujemy klasy matematyczne, biologiczno-chemiczne i humanistyczne. W klasach matematycznych na poziomie rozszerzonym uczymy matematyki, fizyki, geografii lub informatyki. W klasach tych w zakresie rozszerzonym uczymy również języka angielskiego na różnym poziomie zaawansowania. Klasy matematyczne to przede wszystkim klasy dla ścisłowców. Są objęte patronatem Politechniki Śląskiej i Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego. W klasach biologiczno-chemicznych w zakresie rozszerzonym realizowane są biologia, chemia oraz matematyka lub język angielski. Uczniowie tych klas uczestniczą w projekcie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Uniwersytet Licealisty. Natomiast w klasach humanistycznych rozszerzamy język polski, język angielski, historię lub biologię. Klasy te objęte są patronatem wydziałów polonistyki i historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego. W szkole oprócz języka angielskiego uczymy języków obcych – niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. W klasach biologiczno-chemicznych w pierwszym roku nauki realizowany jest język łaciński, co wyróżnia pierwsze ELO. Otóż jesteśmy jedyną szkołą w Polsce, w której od 14 już lat funkcjonuje wolontariat stały w oparciu o ustawę o wolontariacie. Okres wolontariatu jest wliczany do stażu pracy. Wolontariusze jedynki pracują w jednostkach pomocowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Jako jedyne liceum w powiecie od 40 lat posiadamy szkolną telewizję dydaktyczną. To właśnie tutaj uczniowie zdobywają umiejętności filmowo-dziennikarskie. Natomiast w auli z profesjonalnym oświetleniem scenicznym oraz nagłośnieniem młodzi artyści jedynki mogą prezentować w pełnej krasie swoje umiejętności i talenty aktorskie, wokalne oraz muzyczne. Dla pasjonatów ratownictwa medycznego proponujemy udział w programie Pierwsza pomoc i Ty możesz ratować, realizowanym we współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim. Jedynka jest przestrzenią dla różnych aktywności – naukowej, artystycznej, sportowej i społecznej. Dbamy o to, aby wszyscy uczniowie odkrywali swoje talenty i pasje, ale myślę, że najlepiej o tym opowiedzą oni sami. Dzięki jedynce dostałem się na program FLEX, na letni program Uniwersytetu Stanford, ale jestem także finalistą Uniwersytetu Yale. Dzięki jedynce mogłem spełnić swoje marzenie. Z wielką pomocą nauczycieli jedynki udało mi się zostać finalistą programu FLEX i spędzić cały rok szkolny w Stanach Zjednoczonych. Nazywam się Klaudia Tomala i jestem stypendystką województwa śląskiego. Chodzę na profil biologiczno-chemiczny z rozszerzonym językiem angielskim. Dzięki jedynce mogę rozwijać swoje zainteresowania i pasje, takie jak śpiew. Nazywam się Jakub Kwaśnica,
i wybrałem tę szkołę oraz profil matematyczno-fizyczny z zamiarem obrania sobie przyszłej ścieżki zawodowej jako programista. W międzyczasie jednak moje plany uległy zmianie i pasja do muzyki wzięła górę. Jedynka pozwoliła mi tą pasję rozwinąć oraz poznać niesamowitych, uzdolnionych artystów, z którymi wygrywam konkursy do dziś. Jestem stypendystką prezesa Rady Ministrów, a w lutym zakwalifikowałam się do projektu Uniwersytet Humanistów na Uniwersytecie Śląskim. Obecnie aplikuję na Stanford Pre-Collegiate Summer Institutes, czyli kursy, na których wykładają profesorowie ze Stanfordu, jednego z najlepszych uniwersytetów na świecie. Cieszę się, że wybrałam jedynkę, ponieważ to właśnie w niej osiągnęłam wszystkie swoje sukcesy. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli dostałem się na Uniwersytet Stanforda oraz zostałem laureatem drogi na Harvard. Jedynka pozwoliła mi odnaleźć siebie na nowo. W tym roku otrzymałam stypendium ministra edukacji. Jestem mistrzynią Europy oraz trzykrotną mistrzynią Polski w jiu-jitsu. Jestem wdzięczna, że w pierwszym LO moje sukcesy i ciężka praca są doceniane.